Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i chciałam Was dzisiaj zaprosić na dawno już obiecany film o włosach i o ich koloryzacji, bo jak co po niektórzy wiedzą, którzy już trochę mnie czasu oglądają, no to nie uniknęłam wpadki w tym temacie i chciałabym Was po prostu przestrzec. To nie będzie jakiś bardzo długi film, raczej coś stosunkowo krótkiego, bo chciałabym po prostu pokrótce Wam powiedzieć o tym, co tam się u mnie takiego wydarzyło. Zrobiłam pewną inną rzecz niż zawsze, no i doszło do tego, co widzieliście na mojej głowie. A jak to się stało, że jest teraz taki kolor, jaki jest, to też Wam za chwilę powiem. Zacznę od tego, że ja na stronie Hairstore, bo głównie na stronie Hairstore albo na Allegro kupuję farby rozjaśniające, bo każda farba, którą kupujecie blond, no ma, jest farbą rozjaśniającą włosy. Z tym, że ten rozjaśniacz, który macie w tej farbie, jest jeszcze dodatkowo z jakimś kolorem. Na przykład, jeżeli zależy Wam na tym, żeby włosy wyszły Wam w miarę w chłodnym odcieniu, no to jest dodany barwnik. I wszystko zawsze było dobrze. Mam już swoją farbę, ukochaną, ulubioną, która mi daje super ekstra efekt i w ogóle jest rewelacyjna ta farba. I nawet komuś w komentarzach odpisywałam, to jest 1111 Alpha Parf Evolution, z tego co pamiętam. Wiecie, ja już mam ją w ulubionych, ja ją cały czas zamawiam. Zamawiam ją też w większej od razu ilości, żeby mieć w zapasie. No i generalnie już przestałam nawet kupować tonery. Nie kupuję już tonerów i nie nakładam tonerów. Przy tej farbie po pierwsze w ogóle nie jest to potrzebne, a druga sprawa jest taka, że zaraz Wam pokażę produkt, który działa cuda. Jeżeli chodzi o taki chłodek, który chcemy uzyskać na włosach, wręcz utrzymać może ten chłód na włosach. No i wszystko było super do momentu, kiedy wpadłam na genialny pomysł, żeby spróbować czegoś innego. To się zawsze źle kończy. No ale zakupiłam oto. Wklejam Wam tu zdjęcie. To jest, słuchajcie, nie farba, tylko rozjaśniacz. I można też kupić rozjaśniacz, bo to jest, to mi pokazało, że to może być świetny w ogóle pomysł, żeby zrobić najpierw rozjaśnienie włosów, ale to jest tylko dla osób, które nie farbowały nigdy włosów, czyli mają cały czas swoje. I wtedy możecie od początku mieć taki kolor blondu, jaki chcecie. Jeżeli podobają Wam się chłodne blondy, chłodne odcienie, to to jest świetne, bo rozjaśnicie, na przykład ja kupiłam akurat chyba 7 tonów, nie 9, albo 9 tonów. No wkleiłam Wam w każdym razie ten właściwy, bo to pewnie sobie sprawdziłam. Teraz jeszcze tego nie wiem, bo nie jest to ważne. To wszystko od Was zależy, czego chcecie. Ale zamówiłam sobie ten rozjaśniacz. Minusem tego rozjaśniacza, a i to jest świetne, jeżeli no, macie jednolity kolor, najlepiej swój, bo wtedy rozjaśnicie, położycie sobie blond farbę taką, jaką chcecie, w takiej tonacji, jakiej chcecie i będziecie mieli piękny, jednolity kolor bez żadnych jakichś tam pasków, ale nie z tym rozjaśniaczem. I dlaczego? Ten rozjaśniacz to jest taka papka, to jest jak taki gips, jak taki takie coś bardzo twardego. To nie jest jak w konsystencji jak farba, która jest taka lejąca. To jest po prostu dosłownie jak taki piach, jak taki gips rozrobiony. Oczywiście to się rozrabia z wodą,
I to jak macie na przykład, chcecie im jaśniejsze, tym ta woda musi mieć wyższe procenty. No i słuchajcie, to jest o tyle beznadziejne, bo to fajnie rozjaśnia generalnie, rozjaśniacz jako rozjaśniacz jest okej, ale nałożenie tego graniczy z cudem. To jest tak, że to po prostu przez to, że nie ma takiej lejącej formuły, to jak to nakładacie, to wam się tu gdzieś więcej tego nałoży, tu gdzieś mniej, bo tego nie idzie w ogóle rozprowadzić ani pędzelkiem, ani grzebieniem za bardzo. Nie nakłada to się równomiernie. I przez to właśnie mi się zrobiły placki i plamy. Ja powiem wam, że teraz przy tym najbliższym farbowaniu, koloryzacji włosów, nie do końca wiem, co zrobić, bo jest wyjście jeden. Albo teraz już powinnam zrobić same odrosty, albo poczekać, aż odrosty będą takie. Ściąć i w miarę byłyby wyrównane włosy. No, ale czekać dotąd. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, jest to dla mnie do rozkminienia, muszę się nad tym zastanowić, to na pewno. W każdym razie to porobiło mi takie placki, czyli tu gdzieś rozjaśniło mi lepiej, tu nie. Słuchajcie, tam z tyłu to nie miałam w ogóle rozjaśnionych włosów i myślę, że do tej pory nie mam. I tam z tyłu jest największy problem, niejako. W każdym razie ta farba, właśnie Alpha Parf, mi uratowała troszeczkę całą sytuację. Jak widzieliście w kolejnych jakichś tam filmach, które nagrywałam, najpierw byłam taka żółta. To nie było takie jajko, jajko. Jakieś sobie takie jajko, jajko faktycznie zrobiłam. To nie było aż takie jajko, jajko. Ale no, było zbyt ciepło, wymywało mi twarz. Ja się lepiej czuję w chłodnych tonach. W ogóle pozwolicie, że ja sobie będę piła, bo mi zasycha w gardle. Więc sobie podpijam. Was też do tego zachęcam. I słuchajcie, następnego dnia, następnego czy 2 dni później, jak było już mycie, bo teraz tak, jeżeli już chcecie naprawiać takie sytuacje, to warto jest wiedzieć, że trzeba to robić na przetłuszczonych włosach. Jeżeli nie zrobicie, nie odczekacie momentu, kiedy wam się na głowie pojawi, tu przy głowie pojawi się takie przetłuszczenie. Przetłuszczenie na włosach oznacza, że na skórze macie taką warstwę łojotokową, która wam właśnie ochroni przed poparzeniem skóry. Bo włosy wam to wytrzymają. W większości, no chyba że są bardzo kruche, bardzo słabe, po prostu są w gorszej kondycji. No to najpierw trzeba zadbać o ich kondycję i nie robić takich rzeczy. Ale no, jeżeli macie super kondycję włosów, to znaczy nie wypadają wam. Nie macie jakiejś takiej łamliwości ich strasznej, no to możecie sobie na to pozwolić, ale zaznaczam, odczekajcie moment, kiedy się tak mocno, no kiedy wam się przetłuszczy skóra, po to, żeby ją zabezpieczyć, żeby nie doszło do poparzenia. To są jednak rozjaśniacze, one lądują wam na głowie, nie ma innej możliwości i po prostu dostaniecie. To nie będzie nawet łupież, po prostu skóra zacznie wam z głowy złazić, no i to będzie nieestetycznie wyglądało, więc trzeba się przed tym w jakiś sposób ochronić. Odczekujecie i nakładacie farbę. Ja nałożyłam, słuchajcie, wtedy tą farbę. Ona jest właśnie taka srebrna, szarawa, siwawa. Ona pięknie wygląda na blondach, na taki pięknie rozjaśnia sama w sobie. Ale położona już na rozjaśnione daje bardzo siwy efekt. I on byłby fajny, gdyby był jednolity, dla mnie osobiście. Chociaż lepiej się czuję w takiej barwie, ochłodzonej, ale takiej nie aż siwej. Jak to się w ogóle stało? Ja już więcej po prostu tam nic nie ruszałam. Widziałam te plamy, widziałam też, że wy widzicie, ale wiecie co? Jak nie zwracacie czyjejś na to uwagi, tak jak mi chyba, poczekajcie, Justyna napisała albo Ilona, czy Ewa, Justyna chyba, że tak po prostu ma być. I nie będziemy o tym mówić, to po prostu tak ma być i wszyscy to przyjmą, że tak ma być.
Może sobie coś tam pomyślą, ale też nie będzie jakiejś ogromnej ilości komentarzy na ten temat. Muszę przyznać, że w miarę jakoś, że oszczędziliście mnie i nie jechaliście po mnie jak po łysy kobyle, za co jestem serdecznie wdzięczna, bo ja widziałam, jak to wygląda i widziałam też, edytując filmy, jak to wygląda na filmach. Natomiast jak to dalej było, że mam teraz w miarę, no bo to nie jest może ideał, ale słuchajcie, jest naprawdę dobrze, ja się dobrze w nich czuję i nie czuję się niekomfortowo. Po prostu dać czas. Każda, i teraz tak, u mnie każda farba się wymywa. Nie wiem, każdy ma inny, słuchajcie, pigment. Każdy po prostu ma inny pigment włosa. Mnie nigdy się nie czepiały farby, jakoś długotrwale, nigdy, żadna koloryzacja nie była tak naprawdę super, super trwała. Czarny mi się wymywał do takiego brązu widocznego, także nic mi się nigdy nie utrzymywało, wszystko się zawsze wymywało i nawet fryzjerki mówią, że ja mam bardzo ciężki pigment i tak jak normalnie osoby sobie siedzą, nie wiem, 30 minut czy tam 25 i już jest ok, no to ja muszę do 50 ponad godzinę siedzieć, żeby był efekt. Więc widzicie, że no, mam po prostu taką jakby blokadę pigmentacyjną, nie wiem jak to nawet nazwać. A ja to odczekałam. Ja wiedziałam, że mi się to wymyje, że zacznie mi się to wymywać tak jak trzeba. Czyli po prostu na spokojnie, jednolicie. I tak się też stało. I tak jak było widać tam przy rozjaśnieniu te odcięcie, tak myślę, że teraz już nie do końca wiadomo, gdzie to w ogóle było. Oczywiście ja jeszcze to zauważam, ale myślę, że to nie jest już aż tak rzucające się w oczy. Także jeżeli nie macie wprawy z rozjaśniaczami lub macie złą kondycję włosów, to w ogóle to nie wchodzi w grę dla Was, bo popsujecie sobie wszystko jeszcze gorzej. Jeżeli wypadają Wam włosy, to zaczną Wam wypadać jeszcze bardziej. Niestety nie wiadomo, czy nadążą odrastać, więc może być jakieś placki łysienia. Wiecie, no wszystko to jest jednak dosyć duża ingerencja. Jeżeli chodzi o tonery, bo ja zawsze Wam mówiłam, że po takim koloryzacji używam też tonerów. Odkąd znalazłam ten swój w końcu kolor ukochany, 1111, platyna z Alpha Parf Evolution, powtarzam. Jak coś, to wkleję Wam też tą farbę tu, żebyście sobie zobaczyli, jak ona wygląda. Słuchajcie, to ona tak naprawdę nie wymaga żadnej tonizacji i nie wymaga być nawet umyta żadnym fioletowym szamponem, żadna odżywka nie jest wymagana, żeby nałożyć i tak dalej. Ale ja mam produkt i to nie jest mój wynalazek, to jest, słuchajcie, polecajka od Sielskiej i to jest pianka. Też na Hair Store właśnie, ona też mówiła, że jak jest promocja, to kupuję kilka i ja też kupiłam kilka, no bo ja jednak mam długie włosy, więc ja potrzebuję naprawdę mega dużo pianki. I słuchajcie, tu jest napisane, jak to tam nakładać, ale każdy musi znaleźć swój sposób. Ja na przykład nakładam to na suche, nie wilgotne, tylko na suche włosy i najpierw ją nakładam, siedzę z nią pół godziny. Świetne jest to, że to jest forma pianki, więc przegenialnie to się rozprowadza. Mało tego, to się tak rozprowadza, że wszędzie macie czysto, wszystko, po prostu jakiej odżywki fioletowej bym nie nakładała, to wiecznie wszystko jest upaćkane, nawet mój szlafrok, wiecznie tylko go piorę, bo jest fioletowy od tych, a tutaj nie ma takiego problemu. I po prostu spinam sobie spinką, idę, jem śniadanie, siedzę pół godziny, czasami nawet dłużej, to zależy jaki efekt chcecie uzyskać. Ja, jak mówię, potrzebuję długo, żeby uzyskiwać efekty tego typu produktami, farbami i tak dalej. Natomiast to jest 10V, bo są różne. 10V, czy od Violet, fiolet, to trzeba sprawdzać. Ma 125 ml i to jest Light Dimensions
Goldwell Light Dimensions. Świetny, świetny produkt. Polecam serdecznie, zamiast zabawy jakimiś szamponami, brudzeniu sobie całej wanny, wszystkie ścian, wszystkiego dookoła siebie, to jest po prostu przyjemność używania, więc serdecznie Wam polecam. I drugi produkt niezwiązany już tak stricte z kolorem, jaki chcecie uzyskać, tylko kupcie sobie taki Biosilk. To jest w Rossmanie, ale online jest chyba taniej. To jest Biosilk Silk Therapy Original i słuchajcie, to jest taka malutka fiolka. Próbuję zobaczyć, ile tego jest, bo ja nigdy tego nie sprawdzałam, chociaż to jest takie małe, to na sporo wystarcza. Ale wiecie co, ja nie mogę znaleźć, ile tego jest. Jest 15 ml. Tego jest 15 ml, tego wystarczy dosłownie kropla. Posłuchajcie, po każdym farbowaniu, po prostu już umyciu włosów, spłukaniu wszystkiego, co macie do spłukania, leciusieńkim osuszeniu włosów, naprawdę leciusieńkim, po prostu kropla na te wilgotne włosy na końcówki i do suszenia. Zobaczycie, jak ten Biosilk od razu Wam zamknie włos, bo po koloryzacji włos jest bardzo mocno otwarty i jeżeli nie, nie wiem, nie użyjecie jakiejś maski, ale czasami maska to jest za mało, bo ja używam jeszcze maski 15-minutowej, żeby zamknąć włos, ale czasami to jest i tak za mało, bo to jest jednak rozjaśniająca koloryzacja, pamiętajmy. No ja ją robię po całości. Właśnie tu jest też problem, właśnie, bo zapomniałam Wam powiedzieć, że ja robiłam te rozjaśnienie no tylko do tego momentu tych odrostów. Już dalej nie. I też dlatego mi taki tu wyszedł hełmik, bo nie dawałam tego po całości. Bo chciałam już zrobić tak, że już nie chciałam całych włosów męczyć, tylko zrobić właśnie odrost. Z tym, że jeżeli będziecie robić tylko odrost, nawet jeżeli będziecie używać tej samej farby, no to jeżeli mieliście swoje włosy i to była Wasza pierwsza koloryzacja, to każdą kolejną fajnie robić sam odrost. Ale jeżeli ja miałam robione wcześniej tak zwane rozjaśnianie pasemkowe, znaczy nie pasemkowe, tylko takie refleksy dawane na włosy przez fryzjerkę, to później, żeby nie było plam, musiałam cały czas dawać po całości, żeby też się rozjaśniały dalej te na tych pasmach, bo przecież ja bym miała takie paski za każdym razem, nie? Więc jeżeli tak musicie robić jak ja, bo jesteście, chcecie same koloryzować włosy, ale jesteście po fryzjerskich różnych jakichś tam zabiegach, no to po prostu polecam Wam właśnie ten Biosilk, bo naprawdę zamyka jak nic innego, żadne olejki inne sobie nie dają z tym rady od razu po koloryzacji, a to jest po prostu świetne. Także te dwa produkty, jeżeli chodzi o koloryzację włosów, moim zdaniem must have, żebyście to mieli, bo mężczyźni też. I chyba Wam wszystko powiedziałam, także już rozumiecie, skąd efekt taki, jaki był. Ja jeszcze nie wiem, jak to teraz zrobić, żeby to dalej wyprostować. Myślę, że po prostu zrobię, będą większe odrosty, poczekam, aż zwiększą się odrosty, zrobię i będę robiła cały czas jednak po całości, żeby to jakoś wyrównywać. Jest też taka metoda, żeby najpierw zrobić tu, a dopiero odrost już na końcówkę czekania. I wtedy też będzie bardziej równo. No ale nie wiem, ja nie chcę tak ryzykować, bo aż tak dobrze się na tym nie znam. Ja po prostu się z Wami dzielę tym, co już na sobie sprawdziłam. No i z takim produktem uważajcie bardzo, bo zrobicie sobie krzywdę. To jest naprawdę, żeby to ktoś Wam zrobił, to okej, ja robię wszystko sobie sama, Wojtek mi tego nie zrobi. Mogłabym poprosić którąś ze swoich koleżanek, ale nie chcę kłopotać, żeby ktoś wieczorem do mnie. Zresztą ja to robię, kiedy mam ochotę, mam wenę, chce mi się i wiecie, i to jest z godziny na godzinę, z dnia na dzień, więc
ciężko kogoś wzywać i mówić, no dzisiaj mam ochotę, żebyś mi zrobiła koloryzację, nie? A właśnie te rozjaśnianie tą pastą, bo to taka pasta, to musi ktoś Wam to zrobić. Z tyłu kompletnie nie widziałam, jak to się nakłada. To się w ogóle nie przeciąga po włosach, tylko i jeszcze to zasycha Wam kompletnie na tych włosach. Bo to niby przez to, że zasycha, no to się nigdzie nie przesuwa i rozjaśnia Wam dokładnie dane pasemko na przykład. No gdybym robiła pasemka, to byłoby to ok, to bym o tym pomyślała. Gdybym faktycznie, tak, gdybym chciała tylko na przykład zrobić rozjaśnienie pasemek, czyli mam naturalne i tylko jakieś refleksy porozjaśniać sobie, to bym faktycznie zrobiła to tym produktem. Bo on jest spoko, bo on oblepia Wam, zasycha na tych włosach, więc on naprawdę to tam rozjaśnia. Plusem jest właśnie to, że generalnie proces rozjaśniania, czyli same użycie samego rozjaśniacza, nie farby blond, powoduje, słuchajcie, że generalnie powinniście jakiś hełm sobie stworzyć, nie wiem, folię aluminiową, coś, co Wam będzie to zatrzymywało. A jeżeli tego nie używacie, to faktycznie ten preparat, który Wam tu pokazywałam, jest genialny, bo on jakby sam zasycha Wam na włosach, więc już nie potrzebujecie tego hełmu dodatkowego tworzyć z folii aluminiowej czy z czegoś. No więc generalnie jest to produkt spoko, ale nie przy samowystarczalności, czyli nie kiedy musicie same sobie to zrobić, to absolutnie nie. No i trzeba na pewno w jakiś sposób znaleźć metodę na aplikację tego, bo to się nie aplikuje równomiernie. Nawet z przodu nie miałam tego zaaplikowanego równomiernie, gdzie wszystko widzę, więc wszystko jest dla ludzi, ale na pewno akurat to wymaga jakiejś wprawy, przemyślenia. Nie jest to łatwy produkt. No i dobra, i chyba to wszystko się rozgadałam. Nie wiem, ile gadam, ale mam nadzieję, że wszystko Wam przekazałam i że będziecie zadowolone z tego filmu. Po to głównie, żeby moich błędów nie popełniać. Ja serdecznie dzisiaj się z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Do zobaczenia, kochani. Buziaczki!